śpi. O Jezu, sen się spełnił. O, nie mam satanika pod spodem. Ja też nie mam. To była niezła impreza. Hejoka wszystkim! Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzę do was z bardzo fajnym filmem, ponieważ przyjeżdżają do mnie dziewczyny, moje koleżanki, i robimy właśnie takie piżama party. Pójdziemy sobie na jakąś imprezkę może. Dziewczyny jeszcze nigdy u mnie nie były, także zobaczą nowe mieszkanko po całej metamorfozie. Zobaczymy ich reakcję na to. Ale przed tym... trzeba tu posprzątać. Muszę umyć głosy, muszę się w ogóle wykąpać i ogarnąć. Muszę jeszcze zrobić zakupki. Jeszcze dzisiaj mam studio od 15 do 16.30. Tak bardzo mi się nie chce, zwłaszcza że o 19.00 przyjeżdżają dziewczyny, no ale dobra, już jakoś to przeżyję. Teraz lecę się kąpać, bo moje włosy wołają o pomstę do nieba. O, a ja wam mogę pokazać, bo ostatnio zaczęłam tutaj działać z cateringami dietetycznymi. Oh yeah! W kuchni Wikinga, właśnie stąd wybrałam sobie catering dietetyczny. Bardzo mi się spodobała ta firma, jakoś tak mnie zachęciła po prostu, żeby właśnie od nich wziąć jedzonko. Żytnia ciabata z pulled pork barbecue, ogórkiem, pomidorem i dipem delikatnie czosnkowym. Drugie śniadanie to shake Jagoda Malina Jerzyna. Obiadek wygląda bardzo apetycznie. Filet z kurczaka w sosie pieczarkowym, ziemniaczki z wody, buraczki z papryką i groszkiem. Pod wieczorek to mleczna kanapka. O jest, oni tutaj często dają właśnie różne ciasta i tak dalej. Także jestem ciekawa, bo wyglądają naprawdę smacznie. Słodycze lubię. Zresztą kto nie lubi słodyczy? No proszę was, chyba każdy lubi, a jak nie lubicie, to nara. Dobra, żartuję, jakby okej. Okay. No i na kolację mamy sałatkę z szynką, ananasem, ogórkami konserwowymi, makaronem tricolor, szczypiorkiem oraz sosem jogurtowo-serowym. Taki mam na dzisiaj zestawik z kuchni Wikinga. Do wyboru, do koloru, dla każdego coś dobrego. O Jezus! To jak coś zestawiam, kod rabatowy. Tak, tak jakby ktoś chciał, to polecam. Lecę się kąpać, nie przedłużam. Nara! Oh yes, ogarnęłam się, wykąpałam się. I jeszcze nie posprzątałam, ale mam jeszcze trochę czasu, także mam nadzieję, że zdążę przed przyjazdem dziewczyn. Mój outfit na dzisiaj, proszę bardzo, pasuje idealnie do swojego wystroju mieszkania. Zielone, 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 zielone. No trochę żółte, ale to nie moja wina. Ja dbam o tą roślinkę. Wszystkie ze mną przetrwały, tylko ta jedna. Coś z nią jest nie tak. Spokojnie, spokojnie, odratujemy ją, wszystko będzie git. No, outfit proszę bardzo, sukienka Zara, kurteczka... Nie wiem w sumie skąd, ale ona w ogóle była z takim kołnierzem tutaj włochatym, ja sobie go odpięłam. I fioletowe skarpetki, które kompletnie nie pasują do mojego outfitu. Pozdrawiam stópkarzy. Założę białe buty, nie będzie widać, będzie git. Oh yeah! Wow! Siemano! Reakcja na mieszkanie! Najlepsze jest to, że dziewczyny nawet nie widziały, jak to mieszkanie wyglądało przed całym remontem, więc sobie nie macie porównania, ale... Wow, dziękuję bardzo! Nie trzeba było z remontami, ale dzięki! Proszę. Jezus, nie mam jak tego trzymać! Wow! Dziękuję bardzo! Boże, święte! Ale Jezu, ale po co tyle... W ogóle po co tak prezenty kupujecie? To miała być po prostu siadłówka! A nie jakieś kurde, nie wiadomo co! Nasza kamerzysta. Tak się prezentuje moja kuchnia. I tam są paragony i tortilla. Naprawdę, miałam kupić, żebyśmy miały do drineczku, bo będziemy robić challenge, kto zrobi lepszego drinka. No, zacko. No, co to? Przedobrze, tylko nie wyczyszczone lustro. To jeszcze jest ten salon, nie? Bardzo spoko. Tak przytulnie, nie? W sumie patrząc na to, że to jest takie małe mieszkanie, to tak git w sumie to wyszło wszystko. No jeszcze żyją właśnie rośliny, to jest szok. Chociaż jedna hoduje. O Jezus, monetyzacja usunięta z odcinka. Możemy zrobić haul zakupowy jeszcze szybko. Mamy płótna, Lipton, aloes, cola, nawet dwie mamy, wafelki, takie o fajne do lodu, różowe. Badyle. Śpimy. A gdzie chcecie? Ogólnie ta kanapa jest rozkładana. Gdzie zaśniecie, tam będziecie spały. Aż tak? A few moments later. Idziemy otwierać łóżko. Co się sobie słodko śpi? Nie, nie śpię, słuchaj, co mówicie. Ja mam super rzeczy generator. No i tu jest kanapa rozkładana, więc
wszystkie razem, bo jak się otworzy to łóżko, się zmieszczą nawet z 4 osoby, serio. Maseczka Zosi, żeleczki do drineczka. Cukrowata. Tyle tego, jo! A to będzie do drina, to wiecie, nie patrzcie na razie. Osi, przywiozłam w butelce plastikowej sok malinowy. Ale to są specjalne, to są z miodem, a ja żebyś miała do swojego drinka. To są mega dobre, serio. Jeszcze cytrynę. Dla Ali będziemy robić challenge drinkowy i każdy będzie robić jakiś kolor drinka. I Ala będzie robić drinka ogórkowego, dlatego mamy dla niej właśnie ogóra, takie ogóry i jeszcze rzepki zielone. Także to będzie na pewno ciekawy drink. To zapomniałam o sosie czosnkowym, więc będziemy musiała sobie dać. Ojej, jak mi się tutaj barweczki. A my jeszcze jakieś takie rzeczy typu wykołaczki, ale to takie w sumie nudne trochę, to nie będę już pokazywać. Dobra, nara! Doceniam, doceniam papier. Dobra! Ale ładne, to są właśnie takie kieliszki. Takie fancy ze złotkiem. O Jezu, jakie ładne! Tu masz resztę prezentu. Dzięki, fajne. Wow, no dobrze, to będzie miała na dzisiaj nowinka, nie kupiłam, mam tylko resztę, więc idealnie, idealnie. Dziękuję bardzo za prezent. Super randka. I idziemy na imprezę. Nie wiemy jeszcze gdzie, zobaczymy. Czas pokaże. Nara. I wypijemy po dwóch drineczkach i nie wyjdziemy stąd. To się jest taka opcja. Zmęczone! Trochę drinki, 11 minut i do spania. Ej, serio! Ojej! Jak takie jajorki trochę! Tu jest cycem wszystko, ale masz minę poważną. Czekaj, ja spróbuję. Spadają mi to o góry. Ten mam chcesz zrobić ale zdjęcie i wychodzi to. O Boże, straszne! Ej, dobra, to już lepiej, tylko mnie sam skrzyżowany w ogóle dziwnie. Jak stary w ogóle, jeszcze stópki rozłożone z browarkiem, idealnie. Który kubek wybieracie? Ja chcę tego. Ala będzie robić kiszonego drinka. Kolega ci podesłał przepis do specjalnego drinka, ale to musi być według twojego uznania. Musisz, wiesz, tutaj fantazją się popisać. Chcesz? Chcesz, jak coś z tyłu? Tabletkę od serca masz? Mam, to daj. Muszę iść do Lewiatana. Znowu? Boże, spodobał ci się ten Lewiatan. I fajni ludzie. W Lewiatanie? Jakiś przystojny kasjer, coś tam. Pick up the phone, little darling, I got a bit to say. I'm speaking from the heart, I pray it doesn't ricochet. I know you got his up, distance makes it hard enough. I hope that I can ask for you. Pogubiłam się w moich obliczeniach. Chyba dolasz wszędzie po 3, szczerze. Takie mocne. No ale to robi potężne. Ale przypominam, że smak też się liczy. Jest syropem malinowym, to by wyglądało super cool. Czy to? No i jakbyś wlała syrop malinowy na dno. Taki szereg by trochę wyszedł. Jak? Mega spoko. O Jezu, ładne. Ja się nie spodziewałam szczerze, że Ali tak ładnie wyjdą. No bo wiesz, ogórkowego, no to kurde! Czy ty nie miałaś się malować? Ty mi go zabrałaś? Nie. Weronika go zjadła. Magarska! Przej ode mnie, ja tu kroję. O Boże, jakie słodkie! Nie wiedziałam, że takie ładne są te kołaczki. Ładne bardzo. Drink Weroniki. Drink Ali. Ale bieda. Spieprzaj! To jest taki typowo ojcowski drink, typowo ojcowski, spod garażu. Z piwnicy, dosłownie. Będzie dobry! Bardzo w stylu Weroniki. Ale smakowicie to wygląda, Weronika, ty naprawdę masz talent. Odejdź! To jeszcze się obroni. Smak się obroni. Ale smakowitości, Stara, zobacz na to. Wow! Ja może tak wbita do tego żelka w sumie. Ale masz genialne pomysły. Bo jeszcze będzie sok, to się obroni. Ej, ty serio to wkładasz do tego? A jak? O nie, zmieszał się. O fuj, a było tak dobrze. Ale przyzwyczaj, czy się wyjdzie zielone? Jakie pomioro, stara. Ale chociaż szeregowe. Ogólnie w tym momencie uważam, że wygrałam to. O fuj, mam go tak pleśni. O fuj. Bo ja będziesz to piła. Nie wiem dlaczego ty to wsadziłaś i mnie posłuchałaś, bo to wygląda dziwnie. Dolej resztki soku. A tam to twoje bajor oła. Jestem zniesmaczona. Testujemy. Jak ten drink się nazywa? Struś. Struś. Dlaczego? No bo to będę struś.
Ej, szczerze, mega dobre. Mega dobre. No. Ej, naprawdę, no. Bardzo słodkie w ogóle. Ja myślałam, że to będzie drink typu tata w garażu, ale jest git. No, ale jest git, jest dobre. Ja to wypiję. Ale to tak za bardzo nie. Kolejny drink. Ala? Zaprezentuj. Jak mocz wygląda? Nie! Jak się nazywa drink? To wygląda Shrek w błocie. Oh yeah! Tasty. Ja ciągle dostałam najbrzydszego z tym pogniecionym żarkiem. Nie, nie, to wygląda jak wąż. Ej, no. To jest mi racja. Ej, nie jest taki zły. Dobra, jest, ale jest mocniejsza. Oczywiście, że jest więcej, no, alkoholu. To pijcie, to ja idę skończyć makijaż. Spoko w sumie. Kurde, ale mocne, no. Ale ta dać ile shotów? Trzy. Oj, cztery. Nieważne. Czy pewnie pół na pół jest, co nie? Nie. Dobra, to robię. Oficjalnie mój plan na drina jest taki, że chcę zrobić najładniejszego drina ze wszystkich. Nieważne jaki tam będzie smak, ale chcę, żeby on po prostu wyglądał. Idę po kieliszki. Rozpięty rozporek w ogóle. Nie ogarnięta. O to chodzi, widzowie. Moje składniki to jest na pewno aloes, to jest na pewno oshi, to jest na pewno jakiś procent, wiadomo o co chodzi. Żelki, wata cukrowa. Będzie fancy. Cytrynki, borówki i takie wykałaczki kolorowe, ładne, słodkie, urocze. Nie chcę też za bardzo przedobrzyć, bo mam strasznie dużo tych rzeczy, ale dobra, damy jakoś radę. Na początku chciałabym, żeby to była moja baza. Damy sobie tyle, bo tego chcę użyć jako po prostu barwnik, który mi to fajnie zabawi na niebieski, bo ja wybrałam właśnie kolor niebieski. Teraz damy to. Może to będzie jakiś dentystyczny drink. On wygląda jak jakiś napój od dentysty. W ogóle what the fuck? Czy to ma jakiś klej? Dziwne są te ciapciaki. Się rozwala od razu. To takie coś gówno wymyślił. Boże, co za gówno, zaraz mnie coś trzepnie, dosłownie. Nie, no zaraz weź mi to pomóż zrobić. Jak ja mam to zrobić? Nie rozumiem, jak to działa w ogóle. Co robisz? Yeah. W ciemku? Właśnie, już nic nie widziałam. Zobaczymy, jak wyjdę. To ja będę Shrekiem w błocie. Widzowie. Chciałam zobaczyć, jak tam idzie Pauli. Wow, 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 wow. A ja to powinnam być barmanką, ja się z zawodem pomyliłam, no. Chyba. Wyglądem może moje wygrać, ale przegra smakiem, bo smak jest taki... Chociaż dobra, zobaczycie same. Całe ręce będę miała uwalone. Te ogórki, czekaj. Mega fancy, to wygląda jak drink, który mógłby kosztować ze stówę. No. W jakiejś barze albo kurde w klubie. Zrób myślę, jeszcze mega dobre. W sensie wata, nie wiem jak drink. Ej, ładny, co nie? Ja jestem z tego mega dumna. Jak? Dobre, smakuje tak jak myślałam, że będzie smakowało. Smakuje jak soczek. Jak oceniacie? Aloes tu. Tak? Weronika, jak oceniasz? Jaki włos mam? Jaki włos? Dobra, nie mówcie tak. Jakieś trociny. Dobre jest. Jakie trociny? Jakie trociny? Ja nawet nie mam chomika. No dobra. Ale mega dobre jest. Jest. I boróweczki macie jeszcze. O Boże, ten papier w ogóle się ciągnie. Takie słodkie. No, nie smakuje. Nie. Hejka! Hej! Jaki tam pomysł na twojego drinka? Fioletowy. I co masz przygotowane tutaj? Białe oshi. Jeden kieliszek od serca. Och, tak bardzo od serca. Oj, tak bardzo, bardzo. Oshi. I koń. Wow, bo ludzie pływają. To elacko to wygląda. Boże, tu taki bałagan. Ale wstyd, ale wstyd. Nie, tego już nie będzie za dużo. To możemy zjeść. Pięknie. Czy ty już jesteś umalowana? Nie! Ej, dobra, ładnie wygląda. Teraz będziemy miały tyle rzeczy do picia, że po prostu ma taki smak drinka. Ej, to jest dobre, smakuje. To mogę też tu czuć trochę porówki. Ej, ale jest podobne do Pauliny drinka według mnie. Według mnie czuć trochę porówki. A ja tu czuję jakieś perfumy, szczerze. Tak. Nie czujecie tu jakieś perfumy? Jakieś perfumy? Nie wiem jakie, ale takie mega popularne perfumy. No. Ale nie wiem jakich. Ale mega spoko w sumie. Dobry. Takie orzeźwiające, spoko. Yes. O, błagam, nie, sakrum! Nie. Mam tylko nie disco polo, Ala. Nie. Bo Ala lubi disco polo chyba. W ogóle wy lubicie disco polo, jak kiedyś ale ja Sylwestra. Ale ja mam Iza, to nie jest disco polo. O nie, błagam, nie, tylko nie to. Co? Mam za kola? Nie. Szkoda słów, odejść już, nie ma ich, nie będzie mnie tu.
mieć pewne, że... Chcę, żebyś zaskakiwał mnie. Na, 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 na. Za oknem deszcz. Ona u mnie jest. Kiedy? Przepraszamy, sąsiadka. A macie, żeby rozświetlić deszcz? Nasz czas już nie ma nas. Zabiłeś tę miłość, zabiłeś nas. Sen, że mi to utkwiło w głowie i miałam na szyi. A weź co na głowę. No nie, bo Paula w głowie! O Jezus, sen się spełnił! I co teraz? O Jezu. Ja wyglądam najbiedniej, szczerze. Nie, wy nie, wszystkie jakieś masz... ładne, pasujące rzeczy, a ja? Jeans, każdy inny kolor w ogóle. Takie outfity, proszę bardzo. Idziemy. Dobranoc. Nara! Mua! Jedzonko. Szybka ocenka. 10 na 10. Zacha. Czyli wszystkie smakuje, jest super. Nie mogę spać. Ja super rzeczy generuję. Co to jest, Paulina? Ej, kurde. O! No, jakie jesteśmy zabawne, o Jezu. 4:50, pozdrawiamy. A Asymery, przeraża mnie to. Miałyśmy oglądać horror albo jakieś romansidło i wyszło na tym, że leżymy, oglądamy jakiś film o koniach w ogóle, what the fuck? Dokładnie, zostawcie suba. Ala się zakopała. Biedna. Hej kochani, właśnie wstaliśmy w sumie jakieś 3 godziny temu, ale były jeszcze ploteczki. Cringe alert, serio. Wstałyśmy, główki nas nie bolą. To najważniejsze, stan mieszkania. Widać, że tu była niezła impreza generalnie. W skrócie mówiąc, nie? Żuk. Który je win... O, tam jest burówka jeszcze. Jezus Maria, a w tym mieszkaniu chyba jeszcze nigdy nie było tak brudno. Także zabieramy się za sprzątanie. Idziemy jeszcze do manekina na jakieś jedzonko. Nara. Udało się posprzątać. Update'ik. Dyn, 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 dyn. Dyn, 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 dyn. No dobra, tu jeszcze nie ma jednak idealnego porządku, ale powiedzmy, że jest w miarę. Kuchnia, no, ciężko jest. Żuk dalej żyje. Ale chyba upił się sfermentowanego winogrona i tak lekko się kołysze na boki. Mam nadzieję, że on tu dalej będzie, jak przyjdziemy z jedzenia, bo w sumie nie chciałabym, żeby mi gdzieś pod szafki wlazł i tam się rozmnożył czy coś. Outfit of the day. Oh yes. Smacznego, dzięki. Co właśnie oglądamy? Wymiataczy. Jaka jakość w ogóle. Nie wiem, kto wybierał komendatorów, ale błagam, czy są jeszcze jakieś takie teleturnieje teraz z obecnych czasów. W ogóle patrzę na ten green screen. No, my chcemy, my jesteśmy chętne jak coś. Żeby tego nie paprać, pani Tomku. Przez oglądanie tego zgubimy sporo IQ naszego, wiecie? To tak naprawdę dużo. I tak jeszcze nie mamy. Nie, nie. Mamy 20 lat i właśnie będziemy losować, którą księżniczkę będziemy malować na płótnie. Super. Wyglądam jak jakieś menele w ogóle. Ja nie mam satanika pod spodem. Ja też nie mam. Ja mam. No to zdejmij. Która chcecie najbardziej? Arielka. Ja bym chciała Elzę, ale z drugiej strony Elza ma mało takich charakterystycznych elementów w wyglądzie, więc w sumie ja też bym mogła Arielkę, szczerze. Będzie wojna o Arielkę. Będzie wojna. Okay. To losujcie. No i ty też od razu. Oh my God. Wow, kochani! Teraz szwunka. Mylę! Elza! Co jest? No dobra, jeszcze może być. Chcesz się zamienić? Może by tak? Może by tak? Stresowanie. Ej, serio! Czy zamienić?
że jest zakazem, no to... Nie jest zakazem. Mamy płótna z Action, polecam. Czemu masz tam szczoteczkę do zębów? To jest Patryka? Ej, nie wiem, co ona tam robi w ogóle. Spójrzcie. Kurde, na bogato. Nowy zestawik. Zawody, co zrobi lepiej? Ja jestem beznadziejna w malowaniu twarzy, w sensie jakby ja nigdy nie malowałam twarzy, więc sobie nawet tego nie wiem, ale tak mi się wydaje, że to będzie słabe w moim wykonaniu. Mamy tylko dwa ołówki na trzy osoby. Damy radę. Co? O Jezu, bardzo ambitnie. Możemy zaczynać nasze zawody. Jak myślicie, ile nam się zajdzie? Długo. Ja zazwyczaj jak maluję obrazy, to mi się schodzi 3 godziny. To będzie dłużej. No. Ale to też dlatego, bo ja to robię z przerwami, zazwyczaj coś oglądam w trakcie, więc może to dlatego. Dobra, let's go, zaczynamy. Following your heart, but you silence the fear. And you deserve it. You deserve it. Rainy season's gonna go. Now your seeds can grow. Imagine that. You deserve it. You deserve it. Ile to wygląda? Ej, ładnie, jest, bo to tak gada. Bo są smutni, zobacz jak socjalnie to gada. Weronika to jest ten typ człowieka, który zawsze przed sprawdzianem mówi, że o, nic nie umiem, nie nauczyłam się, a potem dostaję szóstkę i ma najlepszą ocenę z swojej klasy. Zawsze tak było w liceum, zawsze. Nie polecam. I nie pozdrawiam. Cios poniżej pasa. Where you won't regret it. I'm stepping out of a meeting, a big amount's where it's leading. I'll make you proud in proceedings. We'll hit the town in the evening, darling. And then it's time for us to celebrate. Pop some vino, we know we celebrate. Hello, mate. Enjoy the ride and spend for something real nice. Cause every dream I've ever had, you helped me realize. No matter how much of a stretch, I guess it feels like. No matter how left field, you make it feel right. You... Inspiracja, proszę bardzo. Przyjrzyjcie się tej ręce i uwaga. Kurza łapka! Oh yeah! To wygląda jak Zona! I Weronika jak śpi! Siopluwem! I ona ma dłoń niż mi śmiało. Something real nice. Cause every dream I've ever had, you helped me realize. No matter how much of a stretch, I guess it feels like. No matter how left field, you make it feel right. You believed it could be real beyond the surface. In your eyes, I saw that I was worth it. Perfect. Take a look into the mirror. Following your heart, but the silence of the fear. And you deserve it. You deserve it. Rainy season's gonna go. Now your seeds can grow. Imagine that. You deserve it. You deserve it now. And may I say that I never take for granted the lady that I make my plans with daily. Maybe one day shapes the planet with no way. Dziewczyn wyglądają jak jakieś takie, wiecie, artystyczne i w ogóle ładne, jakby, nie wiem, z jakiejś grafiki komputerowej. Tymczasem moje wygląda jak obraz przedszkolaka. Ja moja bazę zaraz bierzmy. A moja? Ma czarny kącik po prostu. Ma makijaż. Makijaż, wiecie, tutaj może dużo zmienić, prawda? Więc na luzie, na luzie. To wszystko jest zaplanowane. Księżniczki premium. O, co to nie? Kąciki ci tu, kącik. Dla mnie masz stylo. Mamy catering dietetyczny z dzisiaj, bo w sumie nie miałyśmy kiedy go zjeść. No i stwierdziliśmy, że się podzielimy jednoosobowym cateringiem dietetycznym dla trzech osób. Mamy grzaneczki, jakiegoś kurczaka teriyaki z ryżem i sałatką. Tu jakaś taka cynamonka z jabłkiem. I sałateczka z kurczakiem i ziemniakami. Także smacznego, smacznego, smacznego. I w tle zaparty. Pozdrawiamy. Pokazujemy nasze arcydzieła. To wygląda tak bardzo źle. Ale ładne macie, no. Ty też masz ładne. Masz ładne kolory. Bardzo ładne. Kolory ładne. Ej, Weronika zauważyła, że jak nie wie co powiedzieć, to mówi o kolorach. Że kolory ładne. Że o, ładne kolory. Dobra, jak to zrobiłaś? No a ja, ale może ładne dlatego powiedziałam stópki po prostu. Jezu, to, zobacz jak to wygląda w kamerze. O cholerder jasny, nie wiedziałam, że to wyglądasz tak źle. Ona ma naprawdę, bo też mam wadę wzroku, ale to też bo ja też mam. Ale nie mam przynajmniej, a że nie ma skoliozy. Ale ona nie ma skoliozy, gdzie wy widzicie tą skoliozę, w sensie no bo, czemu? No bo ona nie ma szyi. Nie ma szyi. Nie no, ła, nie no, kurde, dobra, wstyd się przyznać, ja tego nie wstawię. Chcieliśmy tak, tak.
To lepiej wygląda. No bo po prostu to jest Elza Powinie, okej? Okay? To jest Elza Powinie, nawet dwóch w sumie. I dlatego tak wygląda. Ale ma słodkiego swojego stworka, także chociaż tyle. Próbowałam zrobić rękę, ale jak widać, no właśnie nie widać.